Jak poradzę sobie na najwyższym poziomie trudności w Kingdom Rush Alliance, czyli w piątej części Kingdom Rusha, na ostatnim możliwym poziomie w tej grze, czyli na finałowym bossie? Dzisiaj to sprawdzimy, witam was bardzo serdecznie. Na samym wstępie dzięki wielkie za każdą łapę w górę pod poprzednim filmem. Zostawiliście ponad 400 łapek w górę, super by było, gdyby tutaj również udało się taki wynik powtórzyć. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję. No i pomyślałem, że jestem wam coś winien, bo przez przypadek ostatni poziom w Kingdom Rushu przeszedłem na casualu. Także dzisiaj zmierzymy się z finałowym bossem na najwyższym poziomie trudności, czyli Impossible. No i co? Trzymajcie za mnie kciuki, nie zamierzam przedłużać, przejdźmy sobie do gry. Tydzień w ogóle nie było Kingdom Rusha na kanale, mam nadzieję, że się stęskniliście. Zobaczcie, pokażę wam w pełnej okazałości, tutaj mamy tego finałowego bossa. No i tak, zmieńmy sobie poziom, o, mam wybrany Impossible, tak jak widzicie, jest to najwyższy możliwy poziom trudności. Jeżeli chodzi o bohaterów oraz o wieżę, jakimi będziemy grali, to wygląda to tak. Jeśli chodzi o bohaterów, mam dwa smoki na 10 poziomie, wydaje mi się, że to są najlepsi bohaterowie. Praktycznie nie wyobrażam sobie, wiecie, bo czasami jest tak, że może są jakieś mapy, na których inny bohater niż smok byłby lepszy, ale tu akurat w tej części Kingdom Rusha wydaje mi się, że smoki są po prostu bezsprzecznie najlepsze za każdym razem. Nie wiem, czy to prawda, możecie napisać w komentarzu, natomiast wydają mi się naprawdę bardzo mocne. Jeśli chodzi o wieżyczki, jakim będziemy grali, na pewno zagramy sobie tymi zjawami. Zjawy są ogólnie słabsze od paladynów, ale akurat na tę finałową mapę, co zresztą wielokrotnie mi pisaliście, są po prostu dobre, dlatego że ten finałowy boss może przestawiać nam jednostki, a zjawy mogą same też przestawiać miejsce, gdzie są w trakcie, jakie zbudujecie, więc wiecie, jeżeli boss przestawi wam zjawy, to wy możecie tymi zjawami wrócić po prostu z powrotem. Co więcej, zagram kombinacją dwóch magów, tego do tej pory nie robiłem nigdy, natomiast to też przeczytałem w komentarzu, ktoś mi powiedział: ej Filip, sprawdź, co by się stało, jeżeli magiem, on ma tu taką umiejętność jak wzmocnienie pobliskich wież, wzmocnisz tego maga, który zadaje duży damage. Pomyślałem sobie o tym i mówię, to może być niezłe, dlatego sobie to zrobimy. Zastanawiam się, czy ten efekt, czyli ten zwiększony damage, działa na tego finałowego bossa. Wydaje mi się, że tak. Jeżeli działa, no to jest mega OP, bo to zadaje kolosalny damage w bossa. No ale to sobie oczywiście zobaczymy. Ja już nie zamierzam przedłużać. Zacznijmy naszą rozgrywkę. No i zobaczmy, jak nam pójdzie. Ten komiks już widzieliśmy, także oczywiście go skipuję. No i dobra, dwa smoki, póki co jeden po jednej, drugi po drugiej. Tutaj zacznę sobie od beczek. Zagrałem beczkami, bo powiem wam tak, jestem całkiem, w sumie jestem fanem obszarowego damage'a. Całkiem fajnie to się moim zdaniem sprawdza. Tutaj postawimy sobie maga, ulepszmy go może nawet na już aż tak mocno, wiecie, że ulepszę go na czwarty poziom i nawet wezmę pierwszy upgrade w lewą stronę. Tutaj postawimy zwykłego maga, oczywiście po to, żeby później wzmacniał mi tego maga. Wiadomo, ciężko trochę to, tu zagramy zjawami, tu zagramy zjawami, ciężko to trochę też policzyć, bo jednak no wiadomo, bo boss będzie nam zmieniał położenia jednostek, więc tak naprawdę to, czy ten mag faktycznie będzie mi wzmacniał tego maga, to o tym jeszcze się możemy przekonać. Prawda jest taka, że w tym momencie to jeszcze nie jest wiadome. Tu bym postawił jeszcze kolejnego maga. Dlaczego tak spamuję magami? Ponieważ potrzebny jest duży damage w bossa. Chcemy bossa możliwie jak najszybciej pokonać i zobaczcie, on w tym momencie zaczyna dostawać obrażenia. Oczywiście bardzo szybko będę chciał też postawić, no zjawy niestety są tylko dwie, więc bardzo szybko będę chciał też postawić, okej. Zagrajmy tym smokiem w tym momencie też na lewą stronę. Niech będzie tak, moje zjawy są w tym momencie tylko dwie, więc muszę trzymać rękę na pulsie, bo jednak ciężej mi trochę blokować przeciwników, skoro mam tylko dwie zjawy. Dobra, idą przeciwnicy po drugiej stronie, więc wyślijmy też smoka na drugą stronę. Zagrajmy tutaj paladynami. Zagramy sobie pyk naszymi jednostkami po prostu zwykłymi. Okej, jakaś jednostka została przeniesiona. Okej, no nie za dobrze. Znaczy tragedia chyba nie ma. Tragedii chyba nie ma, że te beczki zostały akurat tu przeniesione. No nic, zobaczymy, zobaczymy w praktyce, jak to będzie wyglądało. I teraz tak, nie wiem, czy zwiększać damage jednostkom, które wiecie, które tutaj są naokoło, czy... Oj, czekajcie, bo już zaczynamy... Aha, po pierwsze popełniam już pierwszy duży błąd. Dlaczego drugi smok też nie jest po tej samej stronie? Powinienem, wiecie, tymi smokami starać się tak manipulować, że jeżeli nie ma zagrożenia z którejś ze stron, no to wiecie, powinienem po prostu stawiać smoki, żeby mi pomogły. Postawmy sobie zjawy tutaj również. Wydaje mi się, że tych zjaw trochę potrzebujemy. Zagrajmy tutaj również zjawami, żeby mieć, wiecie, żeby mieć po prostu czym blokować tych przeciwników. No i w tym momencie, zobaczcie, atak jest tylko i wyłącznie po jednej stronie. Brakuje mi tutaj czegoś, co mogłoby atakować latające jednostki, zdecydowanie. Trochę pechowo się ułożyło, że akurat boss mi zabrał tą jednostkę tutaj.
No ale zobaczymy. Nie zawsze, wiecie, nie zawsze jest taki komfort, że można sobie wybrać, co bot zabierze, a czego nie zabierze. Czy ja chcę zagrać tutaj, zagrajmy tu paladynami, tutaj zagramy tymi, zagrajmy też tym zrzutem tych kryształów i teraz wyślijmy już tego smoka tutaj też na lewą stronę, wyślijmy, żeby nam pomagał. Wiem, że komentuję bardzo dynamicznie, ale bardzo dużo dzieje się na ekranie. Okej, widzę, że jeden mag został przeniesiony. Potrzebuję tutaj zdecydowanie czegoś, zastanawiam się, czy też nie pójść pod maga. Weźmiemy sobie też tutaj maga, fajnie by było, gdybym miał ten atak, który się odbija po przeciwnikach. Mam go tutaj, więc ulepszmy go odrobinę. Zagrajmy tutaj też paladynami, skupmy w pełną, wiecie, pełną defensywę tutaj na lewej stronie. Okej, po prawej stronie coś się dzieje, natomiast nie dzieje się jakoś bardzo dużo. Okej, zjawy zostały przeniesione, nic się w sumie nie dzieje w związku z tym. Zjawy mogą być jak najbardziej przeniesione, nic mi to nie zmienia. Dobra, wezmę zwiększy damage sąsiednich wież, chociaż zastanawiam się właśnie, czy nie lepiej, jeśli chodzi o maga, czy nie lepiej iść tutaj pod ten damage, nie? Po prostu pod damage. Zagrajmy tym zrzutem tych kryształów. Trochę sfejlowałem, bo akurat ten smok skastował też tą umiejętność, że wiecie, że tak nurkuje do dołu i tak zadaje obrażenia, w sensie obszarowe, więc trochę, wiecie, szkoda dwa razy używać czegoś, co tak naprawdę robi to samo, nie? No ale nie wiedziałem, że on tego akurat w tym momencie użyje. Dobrze, że mag cały czas atakuje mi bossa. Potrzebuję na pewno jeszcze jednego maga. Dobrze było mieć dwóch magów, którzy mają ten damage właśnie taki obszarowy. Okej, co zostało przeniesione gdzie? Nic nie zostało przeniesione, na szczęście. Tu myślę, że jest trochę groźnie. Jeden ze smoków mógłby pójść na tę stronę. Nic się nie stanie, jeżeli jeden ze smoków pójdzie tutaj patrolować w tym momencie tę stronę. Użyjmy moich... Okej, mam nadzieję, że to wszystko wystarczy. Zagrajmy tutaj tym zrzutem. Nie za dobrze się dzieje, bardzo nie za dobrze. Dzieje się wręcz tragicznie. W tym momencie będziemy mieli poważne kłopoty. Wszystko mam na cooldownach. Wyślijmy oba smoki tu, zagrajmy paladynami. O, akurat, jejku, jak cudnie się złożyło. Akurat, wiecie, użyłem, przez to, że użyłem już parę razy. Zagrajmy magiem. Chociaż nie wiem, czy ten mag to dobrze. Przez to, że użyłem parę razy specjalnych umiejętności, to akurat dostałem ten reset. Fajnie, póki co udało się nie stracić punktu życia. No ale wiadomo, trzeba być czujnym. Myślę, że ja troluję. Po co ja tego maga postawiłem? Za bardzo panikuję. I to naprawdę myślę, że troluję teraz bez kitu. Zagrajmy tu paladynami. Okej. To za 150 warto kupić, to na pewno. Dwa smoki wysłać tu, dwa smoki niech tu zostaną. Są tu dwa smoki i niech dwa smoki tu zostaną. Wydaje mi się, że jest dosyć niebezpiecznie. Dobrze było mieć tą umiejętność z tą zamianą w owce, nie? Jak są jacyś mocniejsi przeciwnicy. Okej, oba smoki myślę, że można na spokojnie przesunąć w tym momencie. Idealnie. Dobra, biorę ten giga damage, nie? Bierzemy ten wielki damage i ulepszamy to od razu na maksa. Nie wiem, czy to działa na tego bossa, ale wydaje mi się, że jest taka szansa. Okej, w ogóle ta jednostka mi aż tu powędrowała. No nie wiem, czy te beczki to był dobry wybór. Nie jestem taki pewien, ale póki co nie straciliśmy w ogóle HP mega, mega dobrze. Mam nadzieję, że utrzymamy te tendencje. To za 150 jeszcze chcę kupić, to nam jeszcze bardziej zwiększa damage. To powoduje, że zobaczcie, 1500 atakuje, jeżeli coś jest bossem albo mini bossem. Tylko nie wiem, czy to działa na tego bossa, ale chyba działa. Okej, zjawy zostały przeniesione, tak? Okej, czy to jest jakiś problem? Nie. Mamy po dwie zjawy na lewej i na prawej stronie. W tym momencie trzech magów atakuje... Zwiększmy damage. Atakuje mi tego bossa. Okej, coś zostało zniszczone. Na szczęście nie stała tam żadna moja jednostka. Smoki bardzo mocno kierują. Tak jak możecie zobaczyć, smoki robią naprawdę przegigantyczną robotę tutaj. Ty, zaraz będziemy mieli tego bossa. Zaraz będziemy mieli tego bossa, nie? No bez kitu. Dobra, gramy. Aha. Aha, ok. Zagrajmy tutaj tymi zrzutem tych kryształów. Nie wiem, czy to było konieczne. Ciężko stwierdzić. Okej. Chyba pokonaliśmy bossika. Chyba właśnie go pokonaliśmy. Słuchajcie. Bardzo ładnie to poszło. Bardzo ładnie to poszło. Udało mi się nie stracić HP. Także w ogóle mam nadzieję, że się zrewanżowałem za ten odcinek na casualu. Nie ma nie ma nic oszukane. Impossible. Najwyższy możliwy poziom. Także, no myślę, że...
Myślę, że honor zwrócony, nie? Honor zwrócony, dobra, napisy już raz widzieliśmy, więc też nie będę ich pokazywał ponownie, natomiast myślę, że fajnie, że udało nam się, wiecie, przejść na Impossible, zobaczcie, completed in Impossible, nic nieoszukane, jak najbardziej na poziomie trudności Impossible to nam udało się przejść. Muszę jeszcze w ogóle zdobyć te gwiazdki tutaj, po jednej brakującej gwiazdce. Wiecie, to, że to jest ostatni poziom, nie znaczy, że to był najtrudniejszy poziom, więc to też gdzieś tam trzeba mieć z tyłu głowy. W ogóle zagrałbym Iron Challenge. Iron Challenge to jest w ogóle tylko jedna runda. Zagrajmy, bo jestem ciekaw w ogóle na pierwszej mapie. Zagrajmy sobie Iron Challenge jeszcze, bo widzę, że odcineczek trwa bardzo krótko, więc zagramy sobie jeszcze jakiś Iron Challenge, nie? Dajcie znać w ogóle, co sądzicie. Powiem wam tak, mi się wydaje, że te dwa smoki po prostu to wykierowały, nie? Gdybym grał czymkolwiek innym, to by był koszmar. Ja w ogóle jestem ciekaw, czy ja nie przejdę tego samymi smokami. Takiego Iron Challenge w tym momencie. I też zastanawiam się, czy taki Iron Challenge... Taki Iron Challenge działa na... Tu mamy w ogóle, z racji tego, że to jest wyzwanie, mamy ograniczoną ilość jednostek. Oj, mamy tu ograniczone tiery, w porządku. Niech będzie. Zastanawiam się właśnie, czy przez to, czy jakby, jak gramy Iron Challenge, to czy gramy na Impossible, czy gramy na, wiecie, na casualu, czy to w ogóle coś zmienia, czy Iron Challenge jest zupełnie oddzielnie od tych, wiecie, od tych, no po prostu od poziomów trudności. W ogóle ja bym chciał przejść wszystkie Iron Challenge i wszystkie w ogóle, wiecie, też te heroiczne wyzwania i tak dalej. No ale oczywiście nie wszystko będziemy robili na odcinkach. Tak jak mówię, część tych rzeczy chciałbym robić na live'ie. Też jakieś easter eggi tutaj popatrzeć. Zobaczcie, to w ogóle na tej mapie, jak zaczynaliśmy grać... O, mogę kłodę. Proszę bardzo, nie miałem tego zrobionego, nie? Jak zaczynaliśmy grać, nawet się nie... O, zgasiłem mu ognisko. Ty, to nie fajnie zrobiłem. Chłop się denerwuje, normalnie ognisko jest gaszone. No nie, no to jest, wiecie, to jest zabawa dla mnie w tym momencie. Przecież ja jestem w stanie ich bez problemu jestem w stanie to przejść z tymi smokami. Oni nawet nie są w stanie się przedostać jakoś do przodu. Swoją drogą ciekawe, czy bohaterowie tutaj również wbijają poziomy, nie? No na smokach tego nie sprawdzę, bo mam maksymalny level, ale tak jestem ciekaw w sumie. Będziemy sobie też na pewno robili różne jakieś takie, wiecie, fajne challenge. Myślę sobie, czy na przykład nie zrobić, wiecie, na Impossible, ale bez smoków tego finałowego poziomu. Na pewno chcę, mówię, wszystkich bohaterów też spróbować wbić na dyszkę. Tak jak mówię, nie wszystko będziemy robili na odcinkach, bo też nie chcę was zanudzić. Natomiast część na pewno będziemy robili na moim live'ie na Twitchu. Już o tym mówiłem wiele razy. Twitcha, link do Twitcha jest w opisie. Jeżeli chodzi o to, kiedy będą takie live'y, jeszcze planuję w ogóle, jak to zrobić. Myślałem, czy może nie założyć jakiegoś konta na Twitterze albo coś takiego, żeby tam może informować jakiś harmonogram jakby był. Ale to zobaczymy. O proszę. Iron Challenge. Bułka z masłem. No i tak podejrzewam, że te Iron Challenge to jest totalna bułka z masłem. Jeżeli mamy te smoki, to podejrzewam, że jestem w stanie przejść Iron Challenge bez problemu naprawdę daleko, bo tak jak moje smoki są giga OP, ale nie chciałbym grać tylko smokami, więc to też myślę sobie, żeby na takich challenge'ach może czasami testować innych bohaterów. Na przykład brać jednego smoka jako backup, żeby mnie, wiecie, żeby mnie osłaniał, natomiast innego bohatera po prostu jako tego głównego, który będzie expił, jeżeli na takich challenge'ach w ogóle można jakoś bardzo dużo expa dostać, bo no widzicie, nie mam, tu mam piąty poziom na pierwszym bohaterze, na niej mam szósty, na tym mam szósty, na Toresie mamy siódmy, tu mamy dziesiąty, tu mamy siódmy, tu mamy dziesiąty, chyba brakuje mi, dalej już mamy spoko poziomy, no ale jest dalej parę tych bohaterów na niższych poziomach niż dziesiąty, a do października, czyli do pierwszego update'u jeszcze trochę nam zostało, oczywiście jak wyjdzie update też będę robił te nowe poziomy, o to nie musicie się martwić. No dobra, moi drodzy, też tak jak mówię, z tymi achievementami będę musiał, chciałbym zdobyć wszystkie, no zobaczymy, czy się uda, bo chyba finałowy achievement to jest complete, no właśnie, żeby przejść każdy poziom na Impossible. No zobaczymy, jak to z tym będzie. Ode mnie na ten moment to tyle, ja wam bardzo dziękuję za uwagę, no i widzimy się w kolejnych materiałach, trzymajcie ciepło, do następnego, cześć!